Inwentaryzacja zieleni. Profesjonalne projekty. Kompleksowe urządzanie zieleni. www.ogrodprojekt.pl. Pacjenci z niedowładem mięśni wymagają codziennej rehabilitacji. Można wykonywać ją skutecznie w domu. Potrzebny sprzęt i wiedzę zapewni Innomed. Zadzwoń do nas. Salon Artemix. Miejsce, gdzie pasja projektowania spotyka się z ideami współczesnego designu. Żałoba i pogarda, tak niestety można określić to, co działo się wczoraj w Polsce. No i tak też o tym wszystkim pisze na swojej stronie pierwszej dziś Gazeta Wyborcza. Najpiękniejszym pomnikiem pamięci ofiar jest pomnik wspólnoty. Tak mówił na Powązkach prezydent Komorowski. Prezes PiS z kolei pod Pałacem Prezydenckim wołał, że dziś rządzący, tutaj cytat, nie mają prawa wypowiadać się w imieniu Polski. No to niestety znów możemy pytać, gdzie wczoraj była Polska. No i stało się to, czego się obawialiśmy. Na szczęście większych rozruchów nie było, chociaż i tak doszło do małych incydentów. O tych incydentach również dziś w początku dnia powiemy, ale to, czego się obawialiśmy, no to właśnie to. Jedna część Polski, druga część Polski. Najpierw pokażmy tę część Polski, a więc władzę. Ci, którzy dziś rządzą Polską, no i nie tylko Polską, oraz ich zaplecze polityczne. Tadeusz Mazowiecki, Bogdan Borusewicz, Jerzy Buzek, Donald Tusk, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Grzegorz Schetyna, Bronisław Komorowski, małżonką Anną Komorowską. No to te osoby między innymi także byli oczywiście przedstawiciele wojska, przedstawiciele rządu oraz przedstawiciele miasta stołecznego Warszawy. Te osoby uczestniczyły w uroczystościach na Powązkach. To było wczoraj rano. To były te uroczystości oficjalne. Z kolei uroczystości nieoficjalne w tym czasie również. Kiedy tutaj oficjele byli na Powązkach, no to część, dość duża część warszawiaków, chociaż nie tylko mieszkańców stolicy Polski, była zgromadzona na Krakowie. W krakowskim przedmieściu. No i co? Prezesie Kaczyński, ty jesteś Polską, prowadź nas, Tusk, odejdź zdrajco. Jarosław Kaczyński pojawił się wczoraj na krakowskim przedmieściu nie raz, ale był tam trzy razy. Najpierw godzina 8:41, no i składał wieniec i także zapalał znicz pod Pałacem Prezydenckim. Wtedy doszło do właśnie tych incydentów, o których jeszcze dziś mówić będziemy, ale to kiedy przed nami będzie fakt, a na razie mamy Gazetę Wyborczą przed naszymi oczami. Później po raz drugi prezes PiS pojawił się na krakowskim przedmieściu około godziny 18. Wtedy wygłosił płomienne przemówienie, jak mówią już teraz komentatorzy sceny politycznej. Było to właśnie polityczne bardziej przemówienie niż przemówienie dotyczące żałoby. Do tego, o czym mówił prezes Kaczyński, jeszcze sobie wrócimy. No i w końcu po raz trzeci prezes tam się pojawił, to około godziny 21, kiedy znów zabrał głos, kiedy dotarł tam na czele kilkutysięcznego tłumu, który przechodził spod kościoła świętego Jana, spod archikatedry świętego Jana, więc całkiem niedaleko przy Zamku Królewskim, przez krakowskie przedmieście pod Pałac Prezydencki. To jak co roku, zawsze 10 dnia każdego miesiąca taki przemarsz ma miejsce. No i również w tę pierwszą rocznicę katastrofy prezydenckiego samolotu również taki przemarsz musiał mieć miejsce, więc strona pierwsza dziś w Gazecie Wyborczej. No to dwie strony uroczystości do tego podziału. Na jedną i drugą stronę jeszcze wrócimy, a więc żałoba i pogarda. Jednak zanim to wszystko, co w Polsce było dla nas ważne, się rozpoczęło, no to dzień wcześniej, 9 dnia kwietnia, do Smoleńska poleciała grupa rodzin tych, którzy tam rok wcześniej zginęli. W tej pielgrzymce brała udział również Anna Komorowska. No ale przebieg tej pielgrzymki zszedł na plan dalszy, ponieważ najważniejszym wydarzeniem tego dnia było odkrycie tego, że Rosjanie zamienili tablicę. Tę jedną tablicę, która miała symbolizować właśnie tę katastrofę i to wszystko, co tam wtedy się wydarzyło, więc 10 kwietnia roku 2010. No i ta tablica tylko i wyłącznie w języku polskim. Już tej tablicy tam nie ma. Teraz jest tam tablica, w zasadzie dwie tablice. Treść jedna i ta sama, ale po lewej stronie mamy treść w języku rosyjskim, po prawej stronie jest treść w języku polskim. No tyle tylko, że na tej nowej tablicy nie ma tego, co było na tej tablicy, a dokładnie chodzi o
sformułowanie, że osoby, które zginęły 10 dnia kwietnia roku 2010 były tam, a więc pod Smoleńskiem obecne, ponieważ były one, i tutaj jest ten cytat, który zniknął z tej właśnie tablicy, w drodze na uroczystości upamiętnienia 70. rocznicy sowieckiej zbrodni ludobójstwa w Lesie Katyńskim. Tych słów zabrakło na nowej tablicy, to jest jeszcze ta stara tablica, ta, która została zdjęta w nocy z piątku na sobotę, i w sobotę wczesnym rankiem rodziny ofiar właśnie zobaczyły, że tablica ta, którą one pamiętają, no to nie jest tą tablicą, którą teraz oni widzą przed swoimi oczami. No ale dziś z kolei Wacław Radziwinowicz prosto ze Smoleńska pisze o tym, że takie coś musiało się wydarzyć. Jest to komentarz do tego, co działo się właśnie w nocy z piątku na sobotę, i że skandal wokół tablicy Katynia 2010, no to skandalem jest, ale w naszych oczach. My nie rozumiemy tego, co dzieje się w Rosji, no i nie rozumiemy też tych zmian, które tam następują. I jeszcze jedna rzecz, tutaj cytat. Rosjanie, jak napisali w opublikowanym w niedzielę oświadczeniu swego MSZ oraz, co ważne, jak potwierdzają przedstawiciele naszej dyplomacji, chcieli porozumieć się ze stroną polską i zastąpić samowolnie umieszczoną u nich inskrypcję tablicą dwujęzyczną. Tego wymaga prawo ich kraju. Ale nasze władze schowały głowę w piasek, tak pisze Wacław Radziwinowicz. No i też w podobnym tonie wypowiadał się wczoraj na Powązkach Leszek Miller, były premier Polski, który mówił, że to zamieszanie wokół tej właśnie tablicy, to zamieszanie, które mamy dziś, no to spowodowały te rodziny, które właśnie samowolnie tę tablicę przykręciły do tego właśnie kamienia, no dokładnie już niemalże rok temu, no bo to właśnie było działanie nielegalne, w związku z tym władze rosyjskie musiały coś z tym zrobić, no tylko pojawia się pytanie, czy musiały to władze rosyjskie zrobić akurat teraz, na dokładnie dzień przed tą właśnie rocznicą, no czy mogły z tym jeszcze poczekać. Tutaj znów odwołamy się do tekstu Wacława Radziwinowicza dziś z Gazety Wyborczej, ponieważ jak pisze ten dziennikarz, Rosjanie wyczekali czas żałoby, rok minął, no i po tym właśnie roku dopiero tablicę zamienili. Dziś jeszcze pod tą tablicą miał być obecny Bronisław Komorowski, który w tym momencie jedzie w bardzo długiej podróży, bo dziś rano samolotem z Warszawy do Moskwy najpierw się przedostał, później teraz właśnie z Moskwy do Smoleńska jedzie samolotem. Będzie tam jechał 4 godziny, wyruszył około godziny 8, a więc na miejscu ma być około godziny 12. Tam spotka się najpierw w bibliotece w Smoleńsku z Dmitrijem Miedwiediewem, a później obaj prezydenci mieli złożyć wieńce i zapalić znicze właśnie pod tą tablicą. Już jednak wiemy, że do tego nie dojdzie i prawdopodobnie wieńce oraz znicze będą położone i znicze zostaną zapalone pod tą brzozą, o którą zahaczył prezydencki Tupolew. Wracamy teraz z Rosji znów do Polski, znów do tego, co działo się wczoraj. No i dwóch dziennikarzy, Paweł Wroński, Wojciech Czuchnowski. No i dwaj panowie wczoraj byli obecni na dwóch różnych uroczystościach jednego dnia i, co ważne, w jednym mieście, a więc podzielona rocznica. Prezydent Bronisław Komorowski spotkał się z rodzinami ofiar i mówił o pojednaniu, a także o wspólnocie. Zwolennicy PiS woleli mówić o zdradzie. Prezes Jarosław Kaczyński wzywał do powrotu do 4 RP. No i dziś, jak widzimy, strona czwarta podzielona. Tutaj niestety cały czas gruba linia, chociaż no, tutaj akurat na tej stronie jest ona dość cienka, ale tak naprawdę ta linia dzieląca społeczeństwo jest linią bardzo, bardzo grubą i wydaje się niestety z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, że jest to linia, którą będzie nam bardzo ciężko przekroczyć z tej strony w tę stronę lub też z tej strony w tę stronę. No ale dziś właśnie o tym niestety, jak to ta rocznica była obchodzona na dwa różne sposoby. Tutaj ta oficjalna część obchodów, a więc to wszystko, co mówił prezydent Komorowski, jak wyglądały te obchody, co mówili poszczególni przedstawiciele tej opcji, która dziś rządzi Polską, a tutaj z kolei części przemówienia prezesa Kaczyńskiego, jego zwolenników i ta cała rzecz, która działa się wczoraj, a więc najpierw Pałac Prezydencki, Krakowskie Przedmieście, później Powązki, no i to wszystko na krakowskim przedmieściu, to co robiło tam PiS od rana, trwało tak długo tylko po to, aby prezes Kaczyński nie spotkał się z Bronisławem Komorowskim, z Donaldem Tuskiem i innymi osobami na Powązkach. Dopiero wtedy, kiedy z tego właśnie cmentarza wychodziła oficjalna delegacja państwowa, wtedy na cmentarz wchodził prezes Kaczyński i inne osoby związane z Prawem i Sprawiedliwością. No troszkę smutno, że to wszystko tak wyglądało w tę właśnie pierwszą rocznicę katastrofy prezydenckiego Tupolewa. Jeszcze o jednym aspekcie warto pamiętać, bo o tym także bardzo mocno dziś pisze prasa.
prasa dużo pisze, no bo i słowa były bardzo, bardzo mocne. Proszę posłuchać. Korzystając z deprawujących wzorców przeszłości, stworzył się społeczny kodeks zachowań pozbawiony wszelakich hamulców. Zabrakło spoiwa łączącego wszystkich Polaków bez względu na poglądy, wiarę i inne różnice. Zabrakło jednoczącej siły sprawczej. Nasze państwo stało się areną nieustających igrzysk prowadzonych przez zwalczające się partie, partyjki, w których liczy się jedynie zdobycie władzy, wygrana w wyborach i podział łupów. Tak wyliczał, no na razie nie powiem kto, proszę jeszcze posłuchać jednego cytatu. Chory model konsumpcyjny niby wolnorynkowej wolności dusi, truje i odczłowiecza. Jedyną wizją przyszłości jest, tutaj znów cytat, relatywizm, apoteoza sukcesu, bogactwa, miraż łatwego życia, bez rozterek sumienia. Kto tak mówił? Arcybiskup Stanisław Gądecki, a więc metropolita poznański, który wczoraj wygłaszał homilię podczas tej oficjalnej państwowej mszy w archikatedrze świętego Jana w Warszawie. No i wtedy tam właśnie w archikatedrze był prezydent Bronisław Komorowski, był premier Donald Tusk, było jeszcze wielu innych przedstawicieli władz państwa. Niestety zabrakło tam przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. Oni tej homilii nie wysłuchali, ale słowa bardzo, bardzo ostre. Po co nam ta jałowa niechęć i egoizm? To z kolei już słowa innego hierarchy kościelnego, kardynał Dziwisz. Tak mówił wczoraj na Wawelu, gdzie odprawiał mszę najpierw w katedrze właśnie na Wawelu, a później przy krypcie pary prezydenckiej. Czyli o głosie hierarchów kościelnych, o tym, jak to niestety nie wykorzystaliśmy naszej wielkiej, wielkiej naprawdę szansy na narodowe pojednanie i o tym, gdzie jest to wszystko, co wtedy nas połączyło. Współczucie, poczucie jedności. Minął rok, a my od siebie coraz, coraz dalej, tak chyba można sobie najlepiej podkreślić to, o czym mówili, bo to nie jeden, ale mówiło ich wielu. Hierarchowie Kościoła w całej Polsce, między innymi arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański. Jeszcze teraz tylko bardzo krótko sobie będziemy zaglądać najpierw do dziennika Polska The Times, później do Super Expressu i później na nieco dłużej do Faktu. Najpierw Polska The Times, no i tak tylko króciutko, bo sporo słów już padło, sporo cytatów Państwu przed momentem przytaczałem, a tutaj zdjęć zabrakło nam troszkę w Gazecie Wyborczej, za to teraz właśnie, żebyście Państwo także mieli pogląd, chociaż jak sądzę, sporo Państwo wiecie i sporo Państwo widzieliście z tych zdjęć właśnie, no to są powązki i uroczystości oficjalne to również. Tyle, że uroczystości oficjalne nie na Powązkach, ale dzień wcześniej w Smoleńsku prezydentowa Anna Komorowska. To właśnie arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański, wczoraj w archikatedrze świętego Jana w Warszawie podczas homilii w czasie tej oficjalnej mszy. To już przed Pałacem Prezydenckim plac wypełniony no, po ostatnie brzegi. Tak było wczoraj, 6 tysięcy osób tam się zgromadziło. Najpierw było to tylko kilkaset osób, później w miarę jak mijały godziny, no to tak też przypływały tłumy. Widzimy transparenty, między innymi nasz prezydent. No i tutaj już te drugie uroczystości, chociaż miejsce to samo, co przed sekundką, znów Powązki, ale to już nie te uroczystości oficjalne, ale to uroczystości z uczestnictwem prezesa Kaczyńskiego. No tak mniej więcej to wyglądało w oczach fotoreporterów, czy też w obiektywach fotoreporterów dziennika Polska The Times. Ale nas jeszcze interesuje jedna informacja, która także na tej stronie dziś w dzienniku Polska The Times, a więc na stronie trzeciej. No to tak, policja zatrzymała Filipa Rdesińskiego po manifestacji w Warszawie. Naszość oraz Poznański Klub Gazety Polskiej zorganizowały w sobotę demonstrację pod rosyjską ambasadą w Warszawie. Kilka tysięcy osób domagało się oddania Polsce wszystkich dowodów w śledztwie smoleńskim. No a w tym całym zamieszaniu także m.in. spalono kukłę Władimira Putina. Po proteście policja zatrzymała m.in. Filipa Rdesińskiego, byłego prezesa Radia Merkury, a także dziennikarza Gazety Polskiej za zakłócanie porządku oraz rzucanie petard. Po przesłuchaniu pan były prezes został. No to taki jeszcze niestety znów kolejny mało sympatyczny poznański akcent w tych uroczystościach. Teraz Super Express i także fotorelacja z tego, chociaż tutaj mamy także te aspekty, o których jeszcze dzisiaj nie mówiliśmy, no bo to najpierw godzina 8:41 i katedra polowa Wojska Polskiego. Tam właśnie delegacja ta państwowa, między innymi premier Donald Tusk, między innymi marszałkowie Sejmu i Senatu, między innymi prezydent Bronisław Komorowski złożyli wieńce pod tą tablicą, właśnie która tam się znajduje, tablica upamiętniająca 96 ofiar katastrofy smoleńskiej. Widzimy, jak premier Donald Tusk składa właśnie kwiaty. Później znów Powązki, znów archikatedra świętego Jana. Później mamy jeszcze Belweder, to ta oficjalna część
uroczystości, a tutaj ta część uroczystości z udziałem prezesa Kaczyńskiego. Godzina 8.41 to Pałac Prezydencki, później godzina 11.00, no to jeszcze cały czas na krakowskim przedmieściu. Godzina 13.15 to są Powązki, godzina 15.30 no to sala kongresowa. Tam został zawiązany specjalny ruch, specjalne takie ciało, które ma być instytucją, która ma dbać o pamięć Lecha Kaczyńskiego, ma dbać o jego pamięć, ma dbać o jego dorobek, i ma działać, aby pamięć byłego prezydenta Polski nigdy nie została zapomniana. I o tym właśnie także wczoraj tyle, że już...